Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Na wstępie powiem, że niestety moja lustrzanka dalej jest niesprawna i aktualnie nagrywam małym aparatem cyfrowym. Mam nadzieję, że jakość tego filmu nie będzie jakoś bardzo zła, ale no, stęskniłam się już za nagrywaniem. Jest nowy rok, mam nowe pomysły, mam nadzieję, że wszystkie uda mi się zrealizować. Mam nadzieję, że jak najszybciej naprawię tą lustrzankę, bo chciałabym, żeby wszystkie moje pomysły były zrealizowane w jak najlepszej jakości. No ale tak jak mówię, jest już nowy rok, mam nadzieję, że miło spędziliście Sylwestra, że fajnie się wybawiliście. A ja przychodzę dzisiaj do Was z podsumowaniem roku, tak jak w zeszłym roku było podsumowanie kosmetyczne i kosmetyczne, tak również i w tym roku ono będzie. I zacznę dzisiaj od podsumowania kosmetycznego. Jest tu kilka takich kosmetyków, wybierałam raczej takie, które faktycznie z ręką na sercu mogę Wam polecić. Niektóre gdzieś tam lubiłam, ale coś było z nimi tak nie. Te są takie, że naprawdę ze szczerym, z całą szczerością mogę Wam polecić, bo u mnie one się naprawdę fajnie sprawdziły. Zacznę od pielęgnacji, bo tu są tylko trzy rzeczy, tak jak mówię, wybierałam tylko takie the best of the best. I pierwsza rzecz, w zeszłym roku ona chyba też się pojawiła. Normalnie Wam jej nie pokazuję, bo po prostu dla mnie to już jest standard, że ja to używam i nawet nie myślę o tym, żeby Wam pokazać. I chodzi o nawilżający żel micelarny Be Beauty. To jest żel z Biedronki, takie opakowanie kosztuje 5 zł. I ja nie zmywam makijaż. Wieczorem pod prysznicem nakładam na dłonie, wmasowuję po prostu w twarz z makijażem wszystko, i oczy, i twarz, i usta, wszystko schodzi. On sobie niestety nie radzi z kosmetykami wodoodpornymi, nad czym bardzo ubolewam, natomiast ja też nie często takie kosmetyki używam, dlatego przy takim codziennym makijażu, przy zmywaniu codziennego makijażu on się fajnie właśnie sprawdza. Dlatego jeśli jeszcze nie próbowaliście, to gorąco polecam. Druga rzecz, takie z troszkę wyższej półki, coś, co w ogóle jest odkryciem moim w tym roku, czego miałam próbkę, taką miniaturkę, zużyłam, zachwyciłam się i kupiłam troszkę większe opakowanie. Teraz tutaj mowa oczywiście o Origins Modern Friction Nature's Gentle Dermabrasion, czyli po prostu taki... Ja to używam takie troszkę jak peeling do twarzy, on ma takie drobinki w sobie, natomiast te drobinki wcale nie są ostre. Sam sobie nie wiem co ma, ale niestety jeśli mamy jakieś podrażnienia, to może nas piec na twarzy, natomiast on bardzo dobrze się przyczynił, znaczy on się przyczynił do tego, że na mojej twarzy jest mniej wyprysków, że one szybciej schodzą i naprawdę zauważyłam dużą poprawę stanu mojej cery, odkąd zaczęłam właśnie używać ten produkt. Miałam próbkę małą, zużyłam, tak mówię, zachwyciłam się. Te 50 ml kupiłam podczas swojego pobytu w Londynie. No i ona kosztowała chyba około 15 funtów. Teraz wiem, że w Sephorze są dostępne kosmetyki Origins i jest też dostępna taka większa wersja, chyba 100 lub 150 ml. No i ona już kosztuje 200 zł, czyli ten kosmetyk do najtańszych nie należy. Ale wiem, że do niego będę wracać. Teraz już mi się kończy i po prostu używam go raz w tygodniu. Staram się go używać raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie. Wiem, że gdybym używała go częściej, pewnie moja twarz wyglądałaby jeszcze lepiej. Natomiast no, oszczędzam go, bo do tych kosmetyków ten kosmetyk nie należał. I trzecia rzecz z pielęgnacji jest to serum z witaminą C. To jest też taki krok, który dodałam do swojej pielęgnacji, żeby właśnie pozbyć się niedoskonałości z mojej twarzy i czytałam, że właśnie serum z witaminą C rozjaśni niedoskonałości, te przebarwienia, które pozostały nam po niedoskonałościach. I właśnie na tym mi zależało, ponieważ ja miałam dość sporo blizn na twarzy właśnie przez to, że rozdrapywałam wszystkie moje niedoskonałości. I zależało mi, żeby je jak najbardziej rozjaśnić, albo najlepiej, żeby w ogóle znikły. No i zauważyłam właśnie poprawę stanu mojej cery po tym serum. Takie jakieś mniejsze przebarwienia faktycznie zniknęły, te większe się rozjaśniły. Też widzę, że ogólnie teraz moja pielęgnacja, odkąd ją zmieniłam, sprawia, że coraz mniej niedoskonałości faktycznie wyskakuje na mojej twarzy. Teraz też staram się zmienić swoją dietę, żeby to jeszcze od środka zacząć
nie tylko od zewnątrz, ale też od środka zacząć właśnie z tymi niedoskonałościami walczyć. No i właśnie to serum też zauważyłam, że bardzo mi w tym pomogło. Tu jest akurat pusta buteleczka, bo muszę kupić nową, bo akurat tą skończyłam. Ale na pewno to jest moje, ta buteleczka to było moje trzecie opakowanie. Teraz na pewno kupię ponownie czwarte opakowanie. I też jeśli właśnie macie problemy z bliznami, to polecam spróbować. Może Anusz właśnie się to serum u Was dobrze sprawdzi. I teraz przejdę do kosmetyków kolorowych. Pierwsza rzecz to będzie podkład. Podkład, który przez większość roku, w tym roku był na mojej twarzy. I mowa tutaj o Revlon Color Stay. Aktualnie używam czegoś lżejszego, czyli Rimmela, natomiast Revlon zawsze mam w swojej kosmetyczce. Tu akurat Wam pokazuję buteleczkę z kolorem jaśniejszym. To jest 152, ja mam 180 beige, sun beige, 180 na pewno, nie pamiętam nazwy, natomiast Revlon Color Stay do cery tłustej i mieszanej, to jest właśnie mój podkład numer jeden. Jeśli moja cera jest bardzo kapryśna, jeśli mam dużą ilość niedoskonałości, to wiem, że mogę na nim polegać, bo on zakryje większość z nich, to co on nie zakryje, wystarczy troszkę jeszcze korektora nałożyć i nasza cera wygląda naprawdę dobrze. Nie zapycha mnie, nie sprawia, że moja cera jest matowa przez cały dzień, bo niestety jak na razie nie znalazłam kosmetyku, który by sprawił, że moja cera jest matowa przez cały dzień. Natomiast on się utrzymuje na mojej cerze cały dzień, co już jest wielkim plusem, ponieważ moja twarz potrafi produkować naprawdę dużo sebum i nie jeden podkład już mi w ciągu dnia spłynął z twarzy, a Revlon tego nie robi. Druga rzecz to puder. Puder, który również zakupiłam przy mojej wyprawie do Londynu. I mowa tu o pudrze bennej w odcieniu Fair, to jest transparentny kolor. Ja byłam bardzo sceptycznie do niego nastawiona i nie będę tego ukrywać. Nawet chyba na moim teście na żywo nie do końca byłam do niego przekonana. Natomiast zauważyłam, że on nie matuje mojej cery tak samo jak podkład. Niestety on też nie matuje na długo mojej cery, to jest około 3-4 godziny. Natomiast to, co on robi, to on utrwala ogólnie podkład i korektor tak, że ja mogę po prostu być pewna, że on przez nawet 12 godzin mi nie zejdzie z twarzy. Ten puder sprawia, że ten podkład jest, że w ogóle ten makijaż twarzy, puder i podkład i właśnie i nawet nałożone na niego róż czy bronzer po prostu utrzymują się cały calutki dzień. Tak jak mówię, no nie matuję, nad czym bardzo ubolewam, bo chciałabym, żeby on jeszcze przy okazji matowił moją twarz, wtedy był to produkt idealny. No niestety tak nie jest, natomiast on świetnie się sprawdza właśnie do przedłużenia trwałości. Jeśli macie cerę normalną, to wydaje mi się, że on właśnie świetnie się u Was sprawdzi. Jeśli nie potrzebujecie po prostu, żeby matowił Waszą cerę, to powinien się świetnie u Was sprawdzić. I moja rada, nie nakładajcie go tak jak zwykłego pudru omiatając twarz, tylko po prostu go wklepujcie najlepiej. Ja używam go taki, i nakładam go takim płaskim pędzlem do pudru i go po prostu stempluję na twarzy i wtedy on naprawdę świetnie utrzymuje ogólnie cały makijaż, cały dzień. Do najtańszych ten produkt też nie należy, ja za, tutaj jest 42 gramy, zapłaciłam 7 funtów. On nawet chyba takie, to opakowanie lub troszkę większe na internecie kosztuje około 100 zł, ale to jest naprawdę duże opakowanie. Tu jest, nie wiem, 1/5 może z użycia, a używam go od mojego wyjazdu do Londynu, czyli od września. 3-4 miesiące już i naprawdę jest niewielkie zużycie, a nie używam go tylko na sobie, używam też go na moich modelkach, dlatego zużycie jest takie, pewnie jakbym go używała sama, to zużycie byłoby mniejsze, dlatego jeśli zastanawiacie się nad jego kupnem, fajnie, wydaje mi się, że kupić go po prostu na spółę z kimś. Wtedy i cena będzie mniejsza i też większe prawdopodobieństwo, że szybciej go zużyjecie. Kolejna rzecz, czyli coś, co też już było w moich ulubieńcach w zeszłym roku, czyli jak na razie nieśmiertelna paletka ze Slicka Face Form do konturowania. I tutaj jeden kosmetyk, który mnie zachwycił bardzo, 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 czyli bronzer. Tu już widać zużycie dość spore, bo używam go codziennie, po prostu używam go codziennie i tak samo jak pudru, nie używam go tylko na sobie, używam też go na innych.
Jak na razie go jeszcze mam, więc go zużywam. Pewnie jak już skończę, to będę szukała, albo nawet jeszcze przed skończeniem będę już szukała pudru o właśnie takim odcieniu, bo on jest świetny do ocieplenia, też jednocześnie troszkę wyszczuplenia naszej twarzy. Wiem, że wyszczuplać się powinno chłodniejszymi tonami bronzerów, natomiast wtedy też można sprawić, że nasza twarz będzie wyglądała, jakbyśmy po prostu byli chorzy. Dlatego ja wolę konturować i właśnie ocieplać swoją twarz takim odcieniem brązu, takim troszkę cieplejszym. On nie jest bardzo ciepły, natomiast no, on na pewno jest cieplejszy od też jednego z moich ulubieńców, czyli z pudru do konturowania z Inglota, bodajże 505 odcień. Tamten jest takim chłodnym brązem, takim naprawdę chłodnym brązem. To jest cieplejszy odcień brązu, który właśnie fajnie się sprawdza do konturowania. Utrzymuje się cały dzień. Gdyby był sam w sprzedaży, po prostu bez różu i rozświetlacza, to na pewno bym się zdecydowała na jego kupno samego. Jak na razie mam to trio i zużywam, no jak widać, tylko bronzer. Ale gorąco polecam. Ja na przykład, jeśli chodzi o róż, to on mi nie pasuje ze względu właśnie na te drobinki i na ten bardzo różowy odcień różu. Ja wolę coś bardziej podchodzącego przez kwinię. A rozświetlacz też dość często używałam, ale ja na co dzień nie używam rozświetlacza, dlatego tutaj zużycie jest tak naprawdę znikome. No ale bronzer mogę z całym serca go Wam polecić. Kolejny kosmetyk, też zakupiony podczas mojej wyprawy do Londynu. Jest to już sławny korektor Lasting Perfection z Collection. Ja mam tutaj odcień jedyneczkę. Używam go głównie do okolic pod oczami, żeby właśnie zakryć i rozświetlić jednocześnie. I on utrwalony pudrem z Benney utrzymuje się calutki dzień, calutką noc, w zależności kiedy potrzebujemy go, żeby się utrzymał. Niewielką ilość też czasami nakładam na powiekę, kiedy nakładam normalnie cienie na powiekę, to najpierw właśnie nakładam ten korektor, utrwalam go tym pudrem i dodatkowo kolejny mój ulubieniec, który też Wam mogę polecić, baza pod cienie za Benny K. Ta trójka, tak jak mówię, w kolejności najpierw korektor przypudrowany właśnie tym pudrem, na to nałożony jest na to nałożona baza z Urban Decay sprawiają, że moje cienie się utrzymują w stanie nienaruszonym, co zawsze mi się marzyło i tak właśnie jest, w stanie nienaruszonym przez cały dzień lub przez całą noc, nawet na imprezie, kiedy przez większość nocy jestem na parkiecie i tańczę. Następnego dnia, niestety tak mi się zdarzyło, że następnego dnia się obudziłam i dalej miałam cienie na oczach. Ale potrafią właśnie przetrwać bardzo długo, do tego stopnia, że czasami mam problem ze zmyciem tych cieni z oczu i wtedy nawet ten żel micelarny sobie z tym nie radzi i muszę się wspierać jeszcze przy okazji płynem do zmywania makijażu. Ta trójca sprawia, że cienie się utrzymują tak jak mówię, na moich oczach przez cały dzień, całą noc, po prostu ile chcemy, tyle prawdopodobnie się będą utrzymywać. No idź mi stąd. No więc i tak jak mówię, i zarówno korektor pod oczy, jak i na powiekę i też właśnie tą bazę pod cienie, która też nie była tania, którą też się zastanawiałam, czy ją kupić, czy nie i też chyba w moim teście na żywo nie byłam do końca przekonana do niej, tak mi się wydaje, że zrobiłam test na żywo, przynajmniej pamiętam, że nagrywałam, nie wiem, czy publikowałam. No i też wtedy sceptycznie podchodziłam, nie do końca byłam zadowolona, bo mimo wszystko wtedy pamiętam, że cienie, przepraszam, delikatnie mi się zrolowały. Natomiast teraz właśnie odkryłam, że razem z tą poprzednią dwójką cienie się utrzymują cały dzień, całą noc. Dlatego tą bazę też jestem, tylko że tak, od razu mówię, ja mam bardzo tłuste powieki. Bardzo, bardzo tłuste powieki. Do tej pory nie spotkałam chyba nikogo, kto miał tak tłuste powieki jak moje. Dlatego jeśli macie powieki normalne, a po prostu chcecie, żeby cienie się lepiej trzymały, lub chcecie też, żeby na tej bazie one też lepiej, nawet te tańsze cienie, lepszą mają pigmentację, to też zauważyłam, więc jeśli na tym też Wam zależy, to gorąco polecam. To jest miniatura, taki travel size, 6 ml, ja kupiłam go za chyba 6 funtów. Wiem, że dwa razy chyba większe opakowanie jest dostępne w Sephorze i kosztuje około 100 zł.
około 100 zł, tak mi się wydaje. Ale warto polować na promocje. Sephora też ma swoje promocje, więc też właśnie na nich warto sobie chociażby taką bazę zakupić. I teraz ostatnie dwie rzeczy, już ostatnie dwie rzeczy, które chcę Wam polecić. Pierwsza rzecz, którą używałam też przez większość roku na swojej twarzy, dokładnie na swoich brwiach, jest to cień do brwi z Golden Rose. Ja mam w odcieniu 04. Już tutaj jest dość spore zużycie widoczne, bo już się robi taki dołek. Natomiast tego cienia naprawdę nie trzeba dużo. On też fajnie się utrzymuje cały dzień. Jego koszt to w ogóle chyba około 10 zł, niecałe 10 zł, dlatego naprawdę, jeśli myślicie na przykład, tak jak ja chyba tym cieniem, wydaje mi się, że zaczynałam wypełniać swoje brwi, jeśli myślicie właśnie o rozpoczęciu wypełniania swoich brwi, to polecam ten cień, jest tani, więc możecie fajnie z nim eksperymentować. Lub też jeśli po prostu chcecie znaleźć jakiś nowy produkt do wypełniania swoich brwi, które się długo utrzymuje na nich, to właśnie polecam ten cień. Tak jak mówię, to jest koszt 10 zł dostępny przez internet lub na stoiskach Golden Rose, także czego chcieć więcej. I ostatnia rzecz, również coś co było chyba w poprzednich ulubieńcach w zeszłym roku, to jest rzecz, której już nawet nie zliczono, ile opakowań zużyłam. I mowa tutaj o eyelinerze. Jeśli mam eyeliner na oczach, jeśli mam kreskę zrobioną eyelinerem na oczach, to jest prawie 99% pewności, że właśnie ten eyeliner użyłam. Tak jak mówię, to już jest moje któreś z kolei, które naste opakowanie. Nie wiem, ile tak naprawdę go zużyłam, natomiast wiem, że zużyłam go bardzo dużo, ponieważ jeśli tylko mi się skończy, kupuję następne opakowanie. Jest to taki czarny, fajny eyeliner. On nie jest wodoodporny, ale mimo wszystko na moich tłustych powiekach się utrzymuje bardzo długo. Jeśli go nie trzemy, to nie schodzi z powiek. Dlatego właśnie lubię go używać, bo nie jest wodoodporny, a mimo wszystko utrzymuje się bardzo długo. Jest też tani, bo jego koszt to około 10 zł, czyli tak naprawdę czegoś chcieć więcej. Wiem, że są inne też dobre eyelinery na rynku, natomiast to jest mój faworyt, dlatego jeśli się zastanawiacie nad jakimś eyelinerem, to polecam ten. To jest taki w kołomarzyku z wbudowanym już pędzelkiem, więc nawet pędzelka do niego nie trzeba mieć. Także to był ostatni ulubieniec, który Wam gorąco polecam. I to byli wszyscy moi ulubieńcy 2015 roku. Dajcie znać w komentarzach, jacy byli Wasi ulubieńcy, jakie kosmetyki u Was się sprawdziły. Następny film to będzie niekosmetyczne podsumowanie, także jeśli jesteście ciekawi, co niekosmetycznego się u mnie sprawdziło, co mi się spodobało, to zapraszam do kolejnego filmiku. Natomiast jeśli ten filmik Wam się podobał, oczywiście dajcie kciuki w górę. To zawsze mnie motywuje i zawsze jest mi bardzo miło. Zapraszam do komentowania o właśnie kosmetykach. Jeśli używałyście któreś z tych kosmetyków, to dajcie znać, czy u Was się sprawdził. I tak jak mówię, dajcie znać, co u Was się sprawdziło w 2015 roku. Standardowo zapraszam do subskrypcji, tam na dole taki przycisk subskrybuj, również będzie mi bardzo miło, jeśli Was będzie jeszcze więcej. I tak, do następnego, pa pa!